Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, jak wykonać butterfly'a i extended butterfly'a. Najpierw zaczynamy od tego zwykłego, no bo wiadomo, że są łatwiejsze. Zwykle te, które mają krótsze noce, są po prostu łatwiejsze. Te, które mają dłuższe, to mają jeszcze jakieś udziwienia. Więc najłatwiej jest to zrobić chyba z bliźniaka. Wygląda on w ten sposób. I ogólnie butterfly'e możemy robić w różnych chwytach. To jest coś właśnie w stylu handspringa, czyli że chwyty są totalnie różne. Każdy sobie dobiera taki, jaki mu jest najwygodniej, albo taki, jaki się akurat wpasowuje do tego konkretnego kombosa czy układu. Ja na przykład extended butterfly'a najbardziej lubię robić w takim chwycie, czyli tak samo jak najbardziej lubię robić takim chwycie headspringa. Dolna ręka jest na podchwycie, górna na twiście, ale jeżeli chodzi o zwykłego, to najbardziej lubię, kiedy górna ręka jest w zwykłym chwycie, a dolna jak zwykle na podchwycie. Dolną w sumie rękę można dać chyba tylko na dwa sposoby, tak albo tak. Z tą górną można sobie przekładać, jak tylko nam się podoba. No ale zaczynamy od tego zwykłego. Więc wchodzę sobie do bliźniaka i najlepiej nie puszczam rąk, bo górna mi zostanie w tym samym chwycie. I teraz górnej ręki nie przekładam. Dolną zdejmuję na dół do podchwytu. I teraz tą rękę prostuję, jednocześnie się lekko wypychając. I ta druga noga może być prosta albo zwięta. A w międzyczasie pozdrawiam nowego wspierającego, Miguel Angel Hernandez Tizando. Do extended butterfly'a można wejść albo podobnie jak do zwykłego, czyli wszystko robimy tak samo, tylko w tej ostatniej fazie, zamiast zostać zgiętym magnetem, wyprostowujemy i trzymamy napięcie, albo możemy tak jak ja lubię najbardziej, czyli z handspringa. Tylko bardzo wiadomo, że żeby zrobić tego extended butterfly'a z handspringa, najpierw trzeba tego handspringa mniej więcej umieć, czyli nie musimy pomóc utrzymać długo, ale przynajmniej minimalnie do momentu dołożymy nogi. Ale zaczniemy od tego łatwiejszego sposobu, czyli tak samo jak zwykły. Nie stawiamy sobie w bliźniaku, przekładamy ręce tak samo, wypychamy się i teraz proszę tą nogę odpuszczamy i to tyle. A jeżeli chcemy wejść tak jak mniej więcej do handspringa, musimy po prostu wybić się do handspringa albo z dołu, albo ewentualnie jeszcze można wejść z góry. Ja bardziej lubię z dołu, czyli zwyczajnie się wybijam. Jestem w handspringu, dokładam nogę, drugą daję do tyłu i wypycham lekko do przodu, wypinając. Można też na przykład wejść do handspringa z góry, czyli powiedzmy, że z invertu. Jestem w handspringu i dokładam nogę. Tak samo z tego invertu możemy na przykład nie opuszczać ją do handspringa, tylko od razu dać do butterfly'a. To już tyle na dzisiaj, jeżeli ten film się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrypcję, wpadajcie na mojego TikToka, mojego Instagrama i mojego Facebooka oraz koniecznie klikajcie w ten oto link, dzięki któremu będziecie mogli wspierać mnie i moją działalność na YouTubie, a w zamian za to otrzymacie różne bonusy na moim kanale, takie jak na przykład oglądanie postów na karcie społeczność tylko dla Was albo dostęp do filmów przedpremierowo i pa pa!